Cześć, z tej strony Robson. Chciałbym Was zaprosić na film, w którym omówię dwie aplikacje, które pozwolą Wam na bieżąco śledzić zmagania sportowców naszych i nie naszych podczas rozpoczynającej się dzisiaj olimpiady w Londynie. No i tak, jedna z tych aplikacji, o których mówię, mam już zainstalowaną. Jest to aplikacja Eurosport Player. Pokażę Wam, jak to wygląda. Nie wiem, aha, bo jeszcze się tutaj nie rejestrowałem. Oczywiście jest tu informacja, że gratulujemy z okazji tego, że zakupiłeś Samsunga Galaxy S3. Możesz przez jeden miesiąc jakby korzystać z tej aplikacji za darmo. Tutaj, aha, musimy się zarejestrować. Może przejdziemy to razem. O, możemy się tak zalogować, zezwalamy. Tutaj dodawanie konta, nie wiem, czy to mogę. O, bardzo dobrze. Zamiarzy wykupić następną ofertę. Wypróbuj ustawą, wybierz metodę płatności. Oferta próbna. Dostęp do live streamu. Oglądaj największe sportowe wydarzenia dzięki mobilnej aplikacji Eurosport Player. No jak widzicie, jest to jakieś krótkie intro prezentujące możliwości aplikacji. Nie wiem, co ten pasek tu robi. Jakże to bezczelne, prawda? Nie wiem, czy my możemy coś tutaj. O, może mamy jakieś. Igrzyska olimpijskie, ceremonia otwarcia, 19:30 się rozpoczyna. Rozpoczęła się właściwie, czy my możemy to włączyć? Ciekawe. Tu jest jakiś live. O. Możemy otworzyć to. Jakby tą prezentację. O. Jakaś możliwość zmienienia jakości obrazu. O, ustawienia. Powiadomienia jakieś. Możemy sobie odnosić dyscyplin sportowych. Ciekawa sprawa. Obsługa języków. Wersja aplikacji. Producent, nazwa systemu, wersja programowania, ekran, kod, jakieś tam inne. No ale jak widzicie, działa, tak? Tutaj jest jakaś prezentacja, jakieś filmiki. Odliczany czas, minus 2 godziny i 18 minut do rozpoczęcia. No i myślę, że resztę to sobie już sami poszperacie. Oczywiście aplikacja jest pobrana z Samsung Apps. Teraz może przejdźmy właśnie... Jeszcze jedną aplikację tutaj widziałem, którą moglibyśmy... zobaczyć. Och, źle kliknąłem. Tutaj w popularnych mamy Londyn 2012 TVP. Pobierz. Zobaczymy. O! Nie wiem dlaczego, ale ciągle mnie pytał hasło. Nie mogę tego zrobić, żeby zapamiętał. Może kwestia tego, że mam wyłączoną synchronizację, jeśli chodzi o Samsunga. I zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że o, transmisja na żywo, brak elementów do wyświetlenia, no w sumie jeszcze się nic nie zaczęło. No i jakieś filmy są, tak? O, muszę przyznać, że nawet ładniejsza jakość, jeśli chodzi o ten filmik. No i myślę, że nie będę Wam przedstawiał wszystkich opcji, sami sobie tutaj przejrzycie wszystko. W każdym razie, no, zostały nam 2 godziny do rozpoczęcia olimpiady. Zobaczymy, jak te aplikacje będą się wtedy spisywać. A na razie Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam, cześć.